Na ulicy Garbary, na odcinku od Cytadeli do Grochowych Łąk, autobusy i pojazdy upoważnione pojadą wydzielonymi buspasami. Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest m.in. koniecznością zapewnienia im sprawnego i punktualnego przejazdu między centrum i północnymi dzielnicami Poznania. Tutaj niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w której pasażerowie chcący przesiąść się z autobusu na tramwaj wysiadali z tego autobusu jeden przystanek wcześniej, ponieważ szybciej można było pokonać ten odcinek pieszo, podczas gdy autobus tracił czas w korku. W kierunku Winograd buspas na Garbarach wprowadzony zostanie na odcinku od przystanku autobusowego Przeestkowskiego do Szyperskiej, a w drugą stronę od skrzyżowania Szelongowska Garbary Armii Poznań do przystanku autobusowego przy Grochowych Łąkach. Na całym odcinku od Grochowych Łąk do wiaduktu dla samochodów będzie o jeden pas ruchu mniej, ale w obu kierunkach będzie można bezpiecznie przejechać rowerem drogą rowerową lub buspasem dopuszczającym ruch rowerów. To są rozwiązania czasowe organizacji ruchu związanej z Naumowicami. Na tym obszarze możemy wprowadzać tylko normatywne trzy pasy ruchu, więc tutaj za wielkiego pola manewru nie będzie, ale oczywiście będziemy się przyglądać i ewentualne korekty są tutaj możliwe. Realizacja nowego odcinka buspasa od dworca Garbary w kierunku skrzyżowania Małe Garbary-Garbary będzie elementem całej trasy, po której autobus będzie mógł w sposób szybki przedostać się aż do ulicy Krakowskiej. W ten sposób cała ulica Garbary będzie uprzywilejowanym miejscem dla autobusów i nie będziemy mieli fragmentarycznych odcinków buspasa, tylko całościowe. Prace przy zmianie organizacji ruchu na Garbarach zaczną się 15 września i przez kilka dni będzie można spodziewać się tu utrudnień w ruchu. Buspasy zostaną uruchomione w sobotę, 19 września. W najbliższych dniach po szczegółowych analizach ruchu zawieszone zostaną natomiast tymczasowo buspasy na Wiechowicza i Stoińskiego, a zlikwidowany będzie buspas na ulicy Mieszka I. Jego wprowadzenie związane było z pewnymi utrudnieniami w zakresie przepustowości skrzyżowania dla samochodów indywidualnych i w tym momencie nie widzimy, biorąc pod uwagę te faktyczne obserwacje kierowców, statystykę punktualności na tym odcinku, aby w ramach tej tymczasowej organizacji ruchu na tym etapie był on utrzymywany. Wydzielone torowiska tramwajowe oraz buspasy służą temu, żeby komunikacja publiczna poruszała się w mieście szybciej, dzięki czemu może stanowić rzeczywistą alternatywę dla kierowców, którzy wówczas gotowi są przysiąść się do autobusu bądź do tramwaju. Jeżeli są jakieś miejsca już wcześniej wdrożone, analizujemy je, sprawdzamy, czy przynoszą wymierne efekty. Ale jeżeli nie spełniają swojej roli, wówczas jesteśmy też gotowi je zawiesić bądź się z nich wycofać.